przede wszystkim, szanowni państwo, chciałem zachęcić wszystkich mieszkańców Brzegu do wzięcia udziału w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej, ponieważ jeżeli chcemy budować silną demokrację, to nie ma silnej demokracji bez państwa, bez państwa partycypacji społecznej. Dla nas najważniejsze jest to, abyśmy zbudowali fundamenty wspólnego dialogu. Takim świętem demokracji są właśnie wybory, które odbywają się w Brzegu. Jeżeli chcemy, żeby to miasto, żeby Brzeg zmieniał się w dobrym kierunku, to warto poprzeć pana Mieczysława Niedźwiedzia, kandydata doświadczonego, ale dynamicznego, kreatywnego. W dodatku osobę, która jest reprezentantem naszych wartości. Wartości patriotycznych, wartości konserwatywnych, symbolem zmian, które odbywają się w Polsce. I mam nadzieję, że dalej będą się odbywały w Brzegu. Panie pośle, wiem, bardzo ważna rzecz dla regionu. Chodzi o rondo na skrzyżowaniu drogi krajowej 94 z ulicą Makarskiego. Jest inicjatywa o to, aby powstało w tym miejscu rondo. Tak, zgłosił się do mnie z tą inicjatywą pan Mieczysław Niedźwiedź i społeczność lokalna i uważam, że jest to inicjatywa godna poparcia. I będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby tak się stało, aczkolwiek musimy pamiętać, że pierwszy krok musi wykonać samorząd lokalny, a dopiero później ja będę zbierał tę inicjatywę. Jeżeli te wszystkie warunki zostaną spełnione, to ja na samym końcu na pewno zrobię wszystko, aby mieszkańcy czuli się bezpieczni. Jednocześnie bardzo dziękuję panu Mieczysławowi za tą wspaniałą inicjatywę. Dobrze, że są kandydaci, którzy chcą walczyć o bezpieczeństwo mieszkańców Brzegu. Dzień dobry, ja nazywam się Patryk Jaki, jestem posłem ziemi ogólnej. Chciałbym pani bardzo serdecznie polecić pana Mieczysława Niedźwiedzia o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Brzegu. Myślę, że to pan Mieczysław ze sobą pracuje od ponad 20 lat działania społeczności lokalnej, dlatego sądzę, że warto rozważyć poparcie tego pana. Tutaj jest opis działalności, którą wykonywał pan Mieczysław, ale też planów pomocy i programu na przyszłość. Także przede wszystkim zachęcamy do udziału w wyborach państwa. Jednocześnie również taką mam inicjatywę. Zbieramy podpisy pod budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Makarskiego i obwodnicy naszej tutaj Brzeskiej. A ja mam taką jedyną sprawę. Już myślałem kiedyś napisać do ministra budownictwa. My tu płacimy kredyt już 25 lat. Współdzielnie, tak? Były przedpłaty na maluchy, zwracali ludziom pieniądze, prawda? A my dalej płacimy. Mamy tutaj pana wiceministra sprawiedliwości, pana Patryka Jakiego. Są wybory uzupełniające do Rady Miasta. I chcieliśmy tutaj przede wszystkim panu dać ulotkę i z drugiej strony zbieramy również podpisy pod petycją o budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Makarskiego i obwodnicy naszej tutaj, która leci koło Żłobizny. Jeżeli pan byłby łaskaw podpisać taką petycję, to bylibyśmy wdzięczni.